Impreza bardzo duża, 2,5 tysiąca maturzystów, mam nadzieję, zaproszonych i do godziny 14 ci maturzyści tutaj będą odwiedzali stoiska. 9 wykładów specjalistów od spraw doradztwa zawodowego, doradztwa personalnego, 27 szkół wyższych z bardzo różnych miejsc, z Łodzi, Warszawy, Radomia, Kielc, Lublina i Dęblina. To jest taka nasza perełka, która pojawiła się w ostatnim momencie na targach, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych. Właśnie z Dęblina do nas przyjechali. Targi już 10, bardzo duże wyzwanie, nie ukrywam, logistyczne. Nad całością pracuje prawie 30 osób z zespołu szkół technicznych. Na specjalne zaproszenie na targi przyjechali również przedstawiciele takich firm, które zajmują się elementami związanymi z doradztwa zawodowego. Mamy tutaj Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej Ustawicznej z Warszawy, który specjalnie przyjechał do doradców zawodowych i nauczycieli, którzy przyszli z uczniami. Mamy sekcję do spraw rekrutacji Komendy Wojewódzkiej Policji, mamy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP z Radomia, mamy również Wojewódzki Urząd Pracy, filia w Radomiu i WKU, które również zachęca, pokazuje ścieżkę związaną z karierą w wojsku. W tym roku honorowy patronat nad imprezą przyjęła pani minister edukacji narodowej. Przyjęli również marszałek województwa mazowieckiego, wojewoda mazowiecki i prezydent miasta Radomia. I 4 nagrody dla wystawców połączone są właśnie z tymi honorowymi patronatami. Już mamy za sobą rozdane nagrody marszałka województwa mazowieckiego dla najlepszej uczelni z Mazowsza i spoza Mazowsza. Tymi nagrodami zostały wyróżnione uczelnie WSH z Radomia i Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych z Dęblina. Prowadzimy szkoły policjalne, liceum ogólnokształcące dla dorosłych, studia podyplomowe. Szkolimy nauczycieli, prowadzimy najróżniejsze szkolenia dla ludzi spoza oświaty. W szkole policjalnej mamy największą pewnie ofertę na terenie Radomia, bo prowadzimy zawody medyczne, opiekuńcze i pozostałe całą gamę nową w tym roku, bo aż 9 zawodów, między innymi informatyk, telekomunikacja. Pozostałe można sobie wyczytać na naszej stronie internetowej. Natomiast wyróżniamy się z całą pewnością na terenie Mazowsza, nie tylko Radomia, wysoką zdawalnością egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, bo pomiędzy 97% i 87%, w zależności od tego, czy to jest sesja zimowa, czy letnia. A zatem proponujemy bardzo dużą ofertę, bardzo szeroką i zapraszamy. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu oferuje studia magisterskie, licencjackie oraz inżynierskie na wielu kierunkach, m.in. budownictwo, zarządzanie, pedagogika, administracja, filologia angielska. Przypominam, że jesteśmy jedyną uczelnią, która oferuje studia zarządzania, studia licencjackie. Nowością na rynku radomskim jest również nasza oferta bezpłatnego przygotowania do matury z matematyki. Nasz wykładowca, doktor z matematyki, będzie prowadził intensywne zajęcia właśnie przygotowujące do matury. Zaczynamy 18 marca, zapisy do 17 marca u nas na uczelni. W naszej ofercie tak naprawdę mamy bardzo, bardzo dużo szkół policjalnych. Są to szkoły z uprawnieniami szkół publicznych, czyli można po nich zdawać egzamin zawodowy i uzyskać dyplom technika. Wszystkie nasze szkoły są prowadzone w systemie zaocznym, czyli nauka odbywa się w soboty i w niedzielę. I tutaj do takich najbardziej jakby popularnych kierunków można zaliczyć na przykład kosmetykę, fryzjerstwo, florystykę, informatykę, rachunkowość, administrację.
Tak naprawdę do zapisu potrzebne jest tylko świadectwo ukończenia szkoły średniej. Nie wymagamy matury. I dowód osobisty. Właściwie tyle. Wystarczy do nas przyjść na Żeromskiego 36, złożyć te dokumenty. Aktualnie nasza uczelnia prowadzi nabór na 6 kierunków studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Są to dziennikarstwo i komunikacja społeczna, bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, administracja i informatyka. Studia magisterskie to pedagogika i administracja. Ubiegamy się również w tym roku o 2 kolejne kierunki, czyli ekonomię i zarządzanie. Wnioski złożyliśmy już w ministerstwie, więc za chwilę oczekujemy na odpowiedź ministra w tej sprawie. Uważamy, że jesteśmy na rynku radomskim uczelnią wyjątkową, głównie ze względu nie tylko na ofertę edukacyjną, która, jak Państwo sami przyznacie, jest dosyć szeroka, ale również przez szeroką działalność społeczną, którą prowadzimy na rzecz miasta. No, warto tutaj wymienić różnego rodzaju debaty, wykłady międzynarodowe, wykłady otwarte, jak również to, co da się zaobserwować na targach. No, wyjątkowy w skali kraju rozmiar programu Erasmus, który realizujemy. No, corocznie studiuje u nas kilkudziesięciu studentów z uczelni zagranicznych. W tej chwili mamy już podpisanych blisko 100 porozumień z uniwersytetami od Majorki poprzez Portugalię, skończywszy na Litwie i Turcji. Jesteśmy szkołą policjalną, tak jak wspominałam. Uczymy na kierunkach publicznych i niepublicznych. Specjalizujemy się w kierunkach kosmetycznych i medycznych, czyli można do nas się zapisywać na kierunek technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny, technik farmaceutyczny, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna. W tym roku również wprowadzamy nowy kierunek medyczny, opiekunka dziecięca. Część z tych kierunków, które wymieniłam, są kierunkami bezpłatnymi, w związku z czym nauka jest czystą przyjemnością i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Nie pobieramy również żadnych dodatkowych opłat, ani za zaświadczenia, ani za dodatkowe egzaminy. Zapisać się do nas jest bardzo prosto. Można to zrobić poprzez stronę internetową www.tp.pl, gdzie wchodzimy w opcję zapisy, ale można również przyjść do sekretariatu, przy okazji zobaczyć szkołę, nasze pracownie, ponieważ wszystkie pracownie znajdują się w naszej siedzibie na ulicy Słowackiego 84. Do zapisu nie potrzeba w ogóle osoby, które chcą się zapisać do nas, do szkoły policjalnej, nie wymagamy matury, prawda? Wystarczy ukończenie szkoły średniej. W związku z czym wystarczy na początek wziąć dowód osobisty, świadectwo ukończenia szkoły średniej i już można dokonać pierwszych formalności. Szkół wyższych są pomocne dla Pani, jeśli chodzi o podjęcie decyzji przy wyborze szkoły wyższej. Tak, oczywiście bardzo są pomocne, można różnych kierunków ciekawych wybrać, także wydaje mi się, że są bardzo pomocne. Jaki kierunek Panią najbardziej interesuje? Mnie akurat najbardziej interesuje budownictwo bądź architektura. Bardziej jednak bym skłaniała się na budownictwo. Już decyzja podjęta, jaka to będzie szkoła wyższa? Myślałam nad Kielcami bądź tutaj w Radomiu. Tutaj zachęcają sami studenci, którzy chodzą do tych szkół i mogą nam powiedzieć, jak to jest w danej szkole. Czy już podjęłaś decyzję, jaka szkoła wyższa w przyszłym roku będzie u Ciebie? Nie, jeszcze nie. Ja na przykład chciałam iść na bezpieczeństwo narodowe, gdzie tutaj jest VAT i na przykład pomogło mi to, że mogłam porozmawiać z chłopakami, którzy reprezentowali to stanowisko, zapytać się o progi punktowe, o wykładowców, o atmosferę.